Strój jest strojem rozbarskim. No mój strój akurat nie, ale tutaj żona na przykład typowo jest strojem bytomsko-rozbarskim. Jest to strój reprezentacyjny, strój śląski, możemy na to w ten sposób powiedzieć. Kultywujemy to jest prawie już od jakiegoś czasu i staramy się kultywować to dalej, żeby nasze dzieci też mogły to robić. To są stroje szyte przez nas i chodzone już 15 lat. To chyba dość pracochłonne zajęcie. Bardzo, że tak powiem. Pracowaliśmy całą zimę, od praktycznie od września do samego kwietnia. No i po kolei każdy element był szyty, że tak powiem, zdobywane pieniądze, bo to są kosztowne rzeczy. No i bardzo czasochłonne i uszyłyśmy prawie 30 strojów śląskich. Raz do roku to się odbywa, no piękne święto, piękny pokaz, także zapraszam wszystkich na święcenia tutaj jajek. Musi też paść tradycyjne pytanie, co tak w koszyczku? No jak zwykle baranek, kiełbaska, sól, pieprz, chlebek i jajeczka oczywiście. Moją mamą po raz już kolejny na takim tradycyjnym. Mama, no tak jak już jedyny członek jeszcze naszej rodziny w tradycyjnym stroju. Niektóre elementy tego stroju po swojej teściowej, więc mają już ze 100 lat. Także jak najbardziej kultywujemy tradycję.